Przyroda daje pracę. Zdecydowana większość polskich rolników korzysta już z dopłat obszarowych. Ale nie wszyscy wiedzą o innych finansowych możliwościach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W ramach nowej wspólnej polityki rolnej setki milionów złotych przeznaczono dla rolników, którzy zdecydują się na udział w różnych programach przyjaznych środowisku. Fundusze te w Polsce wykorzystywane są na razie w nikłym stopniu. Gdybyśmy je dobrze zagospodarowali, moglibyśmy uniknąć przynajmniej niektórych błędów zachodniego rolnictwa. W wielu krajach zachodniej Europy rolnictwo opiera się na bardzo wydajnych, przemysłowych metodach produkcji żywności. Intensywna gospodarka z zastosowaniem chemii i ciężkich maszyn doprowadziła do zniszczenia środowiska naturalnego i niekorzystnej nadprodukcji żywności. Krajobraz wiejski stał się monotonny. Wielu ludzi opuściło wieś, nie znajdując tam zatrudnienia. Nastąpił zanik tradycyjnych form gospodarowania. Stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin nie wpływa korzystnie na smak i jakość żywności. Żywność produkowana metodami przemysłowymi jest w ostatnich latach coraz gorzej oceniana przez konsumentów. W związku z tym wzrasta popyt na żywność produkowaną metodami ekologicznymi. Czym jest żywność ekologiczna? No na pewno taka, która nie ma na przykład, nie wiem, konserwantów. Bez chemii, która jest powszechnie stosowana. Z pewnością zdrowa żywność. No myślę, że powinno się popierać taką żywność. Jeśli to jest zdrowe, to na pewno. Głównym elementem programów rolno-środowiskowych jest wsparcie finansowe kierowane do rolników, którzy dbają o zachowanie przyrody i krajobrazu wiejskiego. Od tego momentu rolnik staje się sam strażnikiem przyrody w swoim własnym gospodarstwie. Różnorodność przyrodnicza i kulturowa polskiej wsi należy do najbogatszych w Europie. Z uwagi na tradycyjne metody produkcji i niskie zużycie środków chemicznych, Polska może z powodzeniem produkować żywność o wysokiej jakości. Niektórzy już skorzystali z tej szansy. Dla mnie otworzyła się ogromna szansa poprawienia kondycji mojego gospodarstwa, które do tej pory nie było w stanie konkurować z bardzo intensywnymi gospodarstwami rolnymi wielkoobszarowymi. Podjęliśmy decyzję o przejściu na rolnictwo ekologiczne przede wszystkim z przekonania. Niemniej jednak, kiedy zaczęliśmy produkcję ekologiczną, okazało się, że można z tego nieźle żyć. Warto spróbować wziąć te pieniądze, a jestem przekonany, że większość rolników wymagania spełnia. Program rolno-środowiskowy to ważna i obowiązkowa część reformy wspólnej polityki rolnej. Głównym jego zadaniem jest wspieranie przyjaznego środowisku gospodarowania oraz zachowanie piękna przyrody i krajobrazu naszych wsi. W Polsce działania te obejmują rolnictwo zrównoważone, czyli ograniczające zużycie nawozów i pestycydów, rolnictwo ekologiczne, utrzymanie tradycyjnych łąk i pastwisk, ochronę gleb i wód, budowę stref buforowych, czyli miec i pasów zadarnionych, oddzielających zbiorniki wody od upraw rolnych, a także ochronę rodzimych ras zwierząt gospodarskich. Udział w programie rolno-środowiskowym trwa 5 lat i jest całkowicie dobrowolny. Rolnicy, którzy realizują program, otrzymają coroczne płatności. Płatności te są dodatkowe i uzupełniają powszechne dopłaty obszarowe. Rolnictwo zrównoważone. Zdrowsza żywność, zdrowsze życie.
Rolnictwo zrównoważone polega na stosowaniu metod przyjaznych środowisku. Wprowadza zasadę ograniczonego zużycia nawozów oraz pestycydów. Ogranicza również liczbę zwierząt na powierzchnię paszową gospodarstwa. Należy przede wszystkim okresowo badać glebę i utrzymać bilans nawożenia na poziomie 150 kg azotu łącznie, czyli w nawozach organicznych i w nawozach mineralnych. Roczna płatność dla tak prowadzonego gospodarstwa wynosi 160 zł na każdy hektar. Każdy zabieg, jeżeli chodzi o nawożenie, ochronę roślin, termin siewu, musi być ewidencjonowany na specjalnych formularzach. No i plan nawożenia musi być sporządzony na każdy rok, płodozmian na każdy rok, który się składa do agencji. I to jest warunek, a problem polega na tym, żeby chcieć to zapisywać, składać te wnioski w terminach odpowiednich i pieniądze, jakie by nie były, zawsze są. Rolnictwo ekologiczne. Gwarancja najwyższej jakości. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej tworzone są specjalne warunki dla rozwoju gospodarstw ekologicznych. Najpierw sprzedawali żeśmy na targach, normalnych targach, takich w miasteczkach, ale produkty te były oczywiście nieco droższe. No nie mogliśmy konkurować cenowo, więc trzeba było szukać innych sposobów. Takim sposobem okazała się pomoc Dolnośląskiego Ośrodku Doradztwa, który zaproponował nam możliwość wystawienia naszych produktów na jarmarku ekologicznym. Dzisiaj dostarczamy do ponad 30 klientów do Wrocławia nasze produkty, które cieszą się dużym powodzeniem, jak również uzyskujemy za to niezłe pieniądze. Uprawy ekologiczne to naturalna żywność, na którą zapotrzebowanie systematycznie wzrasta. Rolnik, decydując się na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, musi posiadać wiedzę i sprostać wysokim wymaganiom. Przede wszystkim trzeba stosować tradycyjne sposoby uprawy roślin i hodowli. Należy zrezygnować ze stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Obowiązuje też zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie. Ponadto gospodarstwa ekologiczne muszą posiadać potwierdzany corocznie atest. Ważną rzeczą w produkcji ekologicznej jest dobór i jak gdyby wzajemne pomaganie sobie samych roślin. Marchwianka połyśnica, która atakuje marchewkę, jest odstraszana przez cebulę, a z kolei marchewka odstrasza śmietkę cebulankę, która atakuje cebulę. Tak więc jest to bardzo dobry sposób na naturalne zwalczanie poszczególnych pasożytów tych roślin. A oto przykładowe roczne dopłaty do 1 hektara upraw ekologicznych z certyfikatem. Uprawy rolnicze 600 zł za hektar. Uprawy warzywnicze 940 zł za hektar. Uprawy sadownicze, w tym jagodowe, aż do 1540 zł za hektar. Oprócz tego rolnicy, którzy przejdą na gospodarowanie ekologiczne, przez pierwsze 2 lata mogą liczyć na większe dotacje. Chcesz wiedzieć więcej? www.arimr.gov.pl. W Polsce około 45 typów zbiorowisk roślinnych to łąki i pastwiska. Tradycyjne użytkowanie rolnicze wiązało się z przystosowaniem wielu cennych roślin i zwierząt do tych terenów. Obecnie powierzchnia ekstensywnych łąk i pastwisk stale się kurczy. Wraz z pojawieniem się tanich, przemysłowych pasz, rolnicy prawie zaprzestali wypasu zwierząt i koszenia łąk z powodu braku opłacalności. Zjawisko to spowodowało zanikanie wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Utrzymanie łąk i pastwisk. Przyroda daje pracę. Chronimy naszego pracodawcę. Bioróżnorodność w naszym kraju jest przebogata i to jest to, na co powinniśmy położyć szczególny nacisk, żeby ją ochronić, żeby ją utrzymać w takim stanie, jaka jest teraz. Na to nam zwracają uwagę nawet stare kraje unijne, które mówią, spójrzcie to, na to, co myśmy zrobili.
Myśmy najpierw zniszczyli dużą część naszej bioróżnorodności. Teraz robimy wszystko, płacimy duże pieniądze, żeby ją przywrócić. Krajowy program rolno-środowiskowy wspiera zachowanie łąk i pastwisk w strefach priorytetowych. Strefy te obejmują około 1/3 powierzchni Polski. Są to głównie tereny podmokłe, zlokalizowane w dolinach rzecznych, na bagnach i torfowiskach, a także obszary górskie. Łąki muszą być utrzymywane w naturalnym stanie. Nie mogą być wykonywane żadne zabiegi typu wsiewek nasion różnych traw. Tradycyjne użytkowanie na łąkach objętych programem rolno-środowiskowym polega na koszeniu oraz usuwaniu skoszonej runi. Rolnik podejmujący się tego zadania musi stosować odpowiednią metodę koszenia od środka pola, dając szansę ucieczki ptakom i innym zwierzętom. Ale za to mamy po prostu piękne otoczenie, piękny krajobraz i występowanie w tym programie, który pierwszy jego etap jest 5-letni, znacznie poprawi naszą kondycję, no i oczywiście nasze nastroje, które w rolnictwie nie zawsze są dobre. Roczne płatności na utrzymanie cennych przyrodniczo łąk wynoszą za półnaturalne łąki jednokośne przy wykaszaniu ręcznym 1030 zł za hektar, przy wykaszaniu mechanicznym 400 zł za hektar, a za utrzymanie półnaturalnych łąk dwukośnych płaci się 880 zł za hektar. Program rolno-środowiskowy wspiera również utrzymanie tradycyjnego wypasu zwierząt na cennych przyrodniczo pastwiskach i murawach ciepłolubnych w strefach priorytetowych. Roczna płatność za utrzymanie pastwisk ekstensywnych wynosi za pastwiska na murawach ciepłolubnych 300 zł za hektar, za pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym 400 zł za hektar, za pastwiska górskie do 500 metrów nad poziomem morza 230 zł za hektar, za pastwiska górskie ponad 500 metrów nad poziomem morza 560 zł za hektar. Chcesz wiedzieć więcej? www.arimr.gov.pl. Intensyfikacja produkcji rolnej ma również negatywny wpływ na jakość gleb i wód powierzchniowych, a jałowa ziemia to marne plony i w rezultacie brak pracy na wsi. Ochrona gleb i wód. Zachowajmy żyzną ziemię. Aby zapobiec erozji gleb, konieczne jest stosowanie wsiewek międzyplonowych i poplonowych. Tego rodzaju działania zwiększają pokrycie gleby roślinnością i wzbogacają różnorodność biologiczną obszarów narażonych na erozję. W pakietach poplonowych musi być przynajmniej 33% powierzchni gruntów ornych pokrytych międzyplonami, to znaczy poplonem ozimym i ścierniskowym, czy wsiewką. Programem ochrony gleb i wód objęty jest obszar całej Polski. W zależności od rodzaju wsiewek płatności do 1 hektara użytków wynoszą za wsiewki poplonowe 330 zł za hektar, za międzyplon ozimy 570 zł za hektar, za międzyplon ścierniskowy 520 zł za hektar. Ważnym warunkiem programu jest obowiązkowe przeoranie wsiewek po 1 marca. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich zostały właściwie wyparte przez nowe, wysokowydajne rasy. Stare rasy stanowią istotny element różnorodności biologicznej. Musimy je chronić. Rolnik, który chce wejść do tego programu, musi posiadać czysto rasowe zwierzęta, takie zwierzęta, które są wpisane do ksiąg zwierząt hodowlanych. Ochrona rodzimych ras zwierząt gospodarskich. Swojskie jest dobre. Rodzime rasy są doskonale przystosowane do trudnych warunków. Odporne na choroby, żywotne, długowieczne, a także płodne. Często dostarczają unikalnych produktów związanych z tradycją i kulturą lokalnych społeczności. Osobiście uważam, że hodowla rodzimych ras jest korzystniejsza. To znaczy, jeżeli się prowadzi gospodarstwo integrowane i proekologiczne, to cechy tego zwierzęcia są bardziej predysponowane do hodowli w takim gospodarstwie.
programie rolno-środowiskowym przewidziane są dopłaty do hodowli krów czerwonych polskich i białogrzbietych, koników polskich, hucułów, konika śląskiego i małopolskiego, owiec rasy wrzosówka, świniarka, olkuska, polskiej owcy górskiej i wielu innych. Programem objęte są wyłącznie stada zwierząt czysto rasowych, z wyjątkiem bydła polskiego czerwonego, gdzie dopuszczony jest 50% udział genotypu innej rasy czerwonej. Wymagania są jednak dosyć trudne do spełnienia, ponieważ zwierząt hodowlanych właśnie tych wskazanych przeze mnie ras jest relatywnie mało. Dopłaty w skali roku za utrzymanie matek ras rodzimych wynoszą bydło 1080 zł za sztukę, konie 1300 zł za sztukę, owce 310 zł za sztukę. W tym przypadku przyroda właśnie mi dała, konkretnie nawet mogę powiedzieć, że pieniądze. Kolejnym ważnym i już wprowadzonym działaniem w programie rozwoju obszarów wiejskich jest zalesianie. Las przyjazny ludziom. Zalesienia gruntów ornych są istotne z punktu widzenia przyrodniczego, ponieważ łączą fragmenty istniejących lasów, ułatwiając migrację dzikiej zwierzyny. Wzbogacają także krajobraz, szczególnie tam, gdzie brakuje lasów. Sadzenie i pielęgnacja drzew może przynieść mieszkańcom wsi dodatkowe zyski. Jednak zalesianie ekstensywnych łąk w dolinach rzecznych musi podlegać ocenom przyrodników. Nie wolno niszczyć cennych zbiorowisk roślinnych. Za ich ochronę rolnik również może otrzymać duże wsparcie finansowe. Za zalesienie 1 hektara można otrzymać 4300 zł za drzewa iglaste i 5000 zł za liściaste. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z funduszy programu rolno-środowiskowego, muszą pamiętać o przestrzeganiu zasad tzw. zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Zwykła dobra praktyka rolnicza. Dobry gospodarz, czyste środowisko. Analizując zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej, tak podsumowując, można sprowadzić je do stosowania nawozów, które są dopuszczone do obrotu, stosowanie ich w odpowiednich terminach, stosowanie w odpowiednich dawkach, podobnie jeżeli chodzi o środki ochrony roślin. Jakie wymagania musi spełnić rolnik w ramach zwykłej dobrej praktyki rolniczej? Gospodarz musi właściwie przechowywać i stosować nawozy oraz środki ochrony roślin. Docelowo do października 2008 roku wybudować płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice. Utrzymywać porządek i czystość w gospodarstwie. Chronić zasoby wodne poprzez likwidację dziurawych i przepływowych szamp i zastąpienie ich przydomowymi oczyszczalniami ścieków lub podłączeniem do kanalizacji. Chronić miedzę, drzewa, krzewy, oczka wodne, a także inne naturalne zbiorowiska roślinne. Chronić pastwiska przed zniszczeniem darni przez zbyt intensywny wypas zwierząt. Rolników obowiązuje całkowity zakaz spalania śmieci, zakaz wypasania zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych, zakaz wypalania roślinności na łąkach i pastwiskach. Również wymogiem jest dla rolnika ład i porządek w gospodarstwie. Takie zadanie, które w każdym gospodarstwie powinno być realizowane, powinna być prowadzona estetyka, pewna, która wpływa na tą estetykę ogólną wsi i krajobraz rolniczy. Każdy rolnik zobowiązany jest przestrzegać zasad dobrego gospodarowania. Niewywiązanie się z tego może być przyczyną odebrania płatności rolno-środowiskowych oraz dopłat na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Uwaga! W ramach sektorowego programu operacyjnego każdy rolnik może dostać zwrot do 50% kosztów budowy lub modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Chcesz wiedzieć więcej? www.arimr.gov.pl. Różnicowanie działalności rolniczej. Praca daje pieniądze.
Rolnictwo dla dużej części małych i średnich gospodarstw przestaje być wystarczającym źródłem dochodów. Z myślą o tych gospodarstwach w sektorowym programie operacyjnym znalazły się fundusze przeznaczone na wsparcie takich działań, które różnicują rynek pracy na wsi. Między innymi dopłaca się do agroturystyki i turystyki, nastawionej na prezentację walorów przyrodniczych regionu. Na pewno wierzę w to, że państwo pomoże mi trochę w dotacji. Chodzi o rozwinięcie mojego rancha, mojego miasteczka, które powstanie w przyszłości. Tutaj też będzie agroturystyka, będą pokoje, będą rajdy. Konsumenci, kupując lokalne produkty, dają pracę swoim sąsiadom i zostawiają podatki w swoim regionie. Dzięki pieniążkom możemy ulżyć sobie w pracy przede wszystkim. Jak łatwo zauważyć, produkty ekologiczne cieszą się dużym powodzeniem. Dodatkowo na różnicowanie działalności rolniczej można otrzymać spore wsparcie, aż do 100 tysięcy złotych na gospodarstwo. Na szczególną uwagę zasługują produkty rolnictwa ekologicznego, które łączą kilka pozytywnych aspektów. Nam, konsumentom, zapewniają zdrowy produkt w oparciu o czyste, naturalne środowisko, a ludziom pracującym na wsi, produkującym te wspaniałe wyroby, dają pracę, dają możliwości dodatkowego dochodu. Myśl globalnie, kupuj lokalnie. Nasza różnorodność przyrodnicza i kulturowa zasługuje na zachowanie i pielęgnację. Przyroda potrafi się odwdzięczyć, dając pracę nam i przyszłość naszym dzieciom. Nie przegap szansy. Przyroda daje pracę. Uwaga! Wnioski należy składać w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odważnie wzięłam się za ten program. Ten program powstał, mam go tutaj przed sobą. I zachęcam Państwa, żebyście Państwo skontaktowali się z doradcami rolnośrodowiskowymi. Więcej informacji na temat funduszy pomocowych Unii Europejskiej można uzyskać w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl. Porad udziela również Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia. Odwiedź nasze strony internetowe www.eko.org.pl/EkoUnia. Thank you.